Przede wszystkim jesteśmy wydziałem bardzo różnorodnym. Mamy dosyć wiele kierunków, w tym momencie jest ich aż 6. I mamy pewne osiągnięcia, nie tylko w skali polskiej, ale również europejskiej i światowej. Takim jednym z największych osiągnięć to są osiągnięcia znane wszystkim z łazików marsjańskich, czyli koło naukowe Impuls na innych kierunkach, w tym przypadku na kierunku transport. W obecnym inżynieria środków transportu mamy też pewne osiągnięcia. Od wielu lat, już tak naprawdę od 2-3 lat zajmujemy się budową bolidów elektrycznych, z którymi ścigamy się w Polsce na wyścigach. No tutaj osiągnęliśmy pewne sukcesy, pierwsze, drugie miejsca, były też miejsca trzecie, ale jesteśmy w polskiej czołówce. Nasz wydział jest wydziałem bardzo nowoczesnym. Po wielu latach nastąpiła drastyczna zmiana. Posiadamy bardzo nowoczesną aparaturę. Ta nowoczesna aparatura poprzez wiele programów marszałkowskich, programów unijnych, na przykład programu Labin, spowodowała, że jesteśmy bardzo dobrze wyposażeni, a wiadomo, że inżynier nabiera pewnych efektów, uczenia, umiejętności, przede wszystkim na laboratoriach. No to jest taka nauka od zera po to, by dotknąć, by się nauczyć, żeby te umiejętności rzeczywiście gdzieś tam głęboko w głowie się zakorzeniły, po to, by nasz student, który wychodzi do pracy, był cenionym pracownikiem w swoim zawodzie. Nasza uczelnia zapewnia wielki komfort dla studentów. Przede wszystkim sam kampus jest kampusem bardzo skomasowanym. Mamy tam wszystko, co jest potrzebne, i akademik, i doskonałą infrastrukturę sportową. Chciałbym, żeby studenci przyjrzeli naszą ofertę i dokonali sensownego wyboru.